W dzisiejszym odcinku dowiecie się Państwo, jakie są wstępne i pierwsze objawy nadchodzącego udaru mózgu. Dzięki znajomości tych objawów możecie zwiększyć swoją szansę na to, by udaru uniknąć. Szanowni Państwo, badanie naukowe, na które się powołuję, jest dość świeżym badaniem. Jego wynik został opublikowany tydzień temu, czyli 6 lutego 2020 roku. Jak zwykle przypominam, że odnośnik do badania naukowego jak zwykle znajduje się w opisie tego filmu. Zanim powiem Państwu, jakie są objawy nadchodzącego udaru, muszę powiedzieć dwa słowa o tym, czym udar jest spowodowany oraz jakie daje objawy już po wystąpieniu. Tylko wtedy będziecie Państwo w stanie prawidłowo interpretować treść badania naukowego, na które zaraz się powołam. Najczęściej występującym udarem jest udar niedokrwienny. Oznacza to, iż naczynia mózgowe w pewnym krytycznym momencie przestają zaopatrywać w krew mózg, w wyniku np. zatoru lub zakrzepu. Ta zła praca naczyń, a w tym i naczyń krwionośnych w mózgu, najczęściej jest wynikiem złej diety, brakiem aktywności fizycznej, paleniem papierosów, nadciśnieniem, nadmiarem cholesterolu, bezdechem sennym czy cukrzycą. Wszystkie te stany patologiczne zaburzają pracę układu krwionośnego, a w tym i tętnic oraz żył. Jeśli już dojdzie do udaru, to objawy mogą być uzależnione od jego umiejscowienia, ale najczęściej objawy mogą uzewnętrzniać się zaburzeniami mowy, zaburzeniami czucia, padaczką, omamami, upośledzeniem czytania czy nieświadomością. I jeszcze raz powtarzam, to są objawy już przebytego udaru. Jak się jednak okazuje, udar może dawać wstępne pierwsze objawy jeszcze przed jego wystąpieniem. Zatem znajomość tych objawów może teoretycznie u osoby, u której udar ma się pojawić, dać pewną szansę na uniknięcie udaru. A objawy nadchodzącego udaru są następujące. Wyraźnie zmniejszona zdolność do koncentracji oraz emocjonalne zobojętnienie. Pojawienie się tych dwóch ważnych objawów wstępnych może świadczyć, iż określony rejon mózgu jest już niewystarczająco zaopatrywany w krew, a naczynie krwionośne dostarczające krew do tego obszaru jest już prawie niedrożne, a do jego całkowitego zamknięcia zostało naprawdę niewiele. Jeśli zatem jesteś w grupie wiekowej między 55 a 80 rokiem życia i nagle zauważyłeś jeden z powyższych objawów, czyli zobojętnienie emocjonalne lub brak zdolności do koncentracji, może być to ostatni dzwonek w Twoim życiu, by uporać się z problemami zdrowotnymi, które mogą udar wywoływać. To najwyższy czas, by zmienić swoją dietę, rzucić papierosy, zadbać o prawidłowe stężenie cholesterolu czy o aktywność fizyczną, która wiele problemów z chorobami metabolicznymi rozwiązuje. Powinieneś także skonsultować się ze swoim lekarzem. Być może konieczna będzie angiografia mózgowa, aby potwierdzić lub zaprzeczyć temu, że masz problemy z naczyniami w mózgu. Lekarz może wypisać także leki, które w stanach ostrych będą działały zdecydowanie szybciej niż leki naturalne. Jeśli Twoim problemem będą na przykład zatory, to lek rozrzedzający krew może uratować Tobie zdrowie i życie. Ale pamiętaj, długoterminowo tylko i wyłącznie zniwelowanie przyczyn złego działania naczyń krwionośnych radykalnie zmniejsza ryzyko pojawienia się udaru. Mam nadzieję, że zachęciłem Państwa do większej obserwacji swojego organizmu, do przykładania większej wagi do profilaktyki i badań i do tego, by nie bagatelizować potencjalnie błahych objawów. Jak zwykle przypominam o swojej publikacji Zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Darmowy rozdział mojej książki znajdziesz w linku pod tym filmem, a Państwa jak zwykle zachęcam do komentowania tego odcinka.